Sponsorem programu jest VetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów. Witamy Państwa w programie Psy, Koty i My, dr Tomasz Nowak i Filip Borowiak. Panie doktorze, zgodnie z obietnicą musimy w końcu rozstrzygnąć tę kwestię pies czy kot. No, to jest trudny temat, prawda? To jest trudny temat. Ja nie wiem, kto z nas się podejmie roli adwokata psa czy adwokata kota. Czy będzie rzecznikiem kotów. No. Może lepiej rzucić monetą. Niech zadecyduje los. Niech zadecyduje. Ma Pan monetę? Ja nie mam. Bo ja nie mam. Może Darek ma, nasz operator. O, pan Darek ma. O, ma operator. Dziękujemy Ci, Darku. To co? To co? Reszka kot, orzełek pies. Rzucamy. Orzełek, czyli zaczynamy od argumentów na rzecz psa, a te argumenty weźmiemy, proszę Państwa, z całego roku naszych spotkań z Państwem, bo dzisiaj taki przegląd roczny proponujemy Państwu i ja myślę, że panie doktorze, zaczniemy od tego, że psy są mniej pechowe od kotów. No rzeczywiście, mówi się o pechu przy czarnym kocie, ale z kolei też mówi się o tym, że psy z czarnym podniebieniem są bardziej agresywne. No to właśnie były takie fakty i mity, o których mówiliśmy w lutym i zobaczmy, czy one jak są to wyglądało? Prawdziwe. Panie doktorze, no przyznam się, że raz mi się zdarzyło być zaatakowanym przez psa, ale nie zdążyłem nawet zajrzeć, jakiego koloru ma podniebienie. To chyba dobrze się stało, że nie można było obejrzeć mu podniebienia, więc ten atak nie był taki bliski, taki agresywny. Ale myślę, że nie miało to większego znaczenia, jakie podniebienie miał ten pies, bo większość psów pigmentowanych i niepigmentowanych ma właśnie różnobarwne podniebienia, czyli różowo-czarne albo ciemne w ogóle. I absolutnie się to nie przekłada na stopień agresji. Jakiekolwiek zachowania takie pobudliwe, temperamentne, dominujące, agresywne są związane tylko i wyłącznie z wychowaniem, no i po części też z takim charakterem psa, ale nie zależy to w ogóle od koloru podniebienia. Czyli ten przesąd, panie doktorze, wziął się z takich kulturowych, można powiedzieć, zaszłości, gdzie ten czarny kolor kojarzył się z czymś negatywnym pewnie. No tak, w naszej literaturze, w naszym języku funkcjonuje wiele takich przymiotników, gdzie czarny oznacza coś negatywnego, jak na przykład czarny scenariusz, czarne chmury, czarny dzień, czarny humor, czy na przykład czarny kot, który miałby rzekomo przynosić pecha. Myślę, że możemy Państwu zaręczyć, panie doktorze, że te czarne koty nie przynoszą pecha, a już doktor, przez którego gabinet tych czarnych kotów trochę się przewinęło, to już powinien mieć naprawdę wielkiego pecha, ale chyba nie jest pan pechowcem, panie doktorze. Absolutnie się takim nie czuję. Wręcz z czarnymi kotami czuję się wygranym i myślę, że każdy właściciel czarnego kota potwierdzi, że jest z nim jak najbardziej szczęśliwy i wcale nie idzie mu gorzej od właścicieli innych kotów. Stajmy teraz po stronie kotów. Często nasi widzowie mówią, że z kotem jest łatwiej, ponieważ w dzisiejszych zabieganych czasach no nie trzeba wychodzić z nim na spacer. Można mu poświęcić troszeczkę mniej tego czasu, szczególnie brzydką pogodę. No a przede wszystkim taki niewychodzący domowy kot jest mniej narażony na inwazję na przykład kleszczy. No właśnie, a o kleszczach mówiliśmy w maju i zobaczmy, jak o tych kleszczach wypowiadali się nasi widzowie. Czy już w tym roku się jakieś kleszcze pojawiły, znalazła Pani u swojego psa? Nie, jeszcze nie. Nie. Moja sztuczka jest zaszczepiona, ale nie miałam jeszcze nigdy. Jeszcze nie spotkałam w tym roku w każdym razie.
flaga jest kleszczy i tak jak ten mój jest jasny, no to widać jeszcze jak po nim chodzą, nie? No, ale jest flaga. A miał już pana pies w tym roku tak, jakieś kleszcze? Tak, już. I to bardzo wcześnie, już nawet w marcu. To już były już na ten. I teraz i obroża, i na razie kropelki, nie wiem na ile to podziała. Nie? W tym roku jakieś kleszcze były? Tak, znalazłam 4 kleszcze u swojego psa. A coś pani robi, żeby pies nie miał tych kleszczy? Zabezpiecza jakoś? Tak, założyłam mu obrożę. Czy w tym roku pani pies miał już jakieś kleszcze? Jeszcze nie. A coś robimy, żeby zabezpieczyć pieska przed kleszczami? Tak, ma obrożę przeciwkleszczową założoną miesiąc temu. A jeśli już by miała kleszcza, to zaszczepiona na boreliozę. No faktycznie ten argument, panie doktorze, że z kotem się nie wychodzi na spacery, to jest taki argument na rzecz, że kot jest mniej kłopotliwy. No on jest wygodniejszy dla domatorów, no ale z drugiej strony aktywność z psem na łonie natury, kontakt z przyrodą jest niewątpliwie atutem, prawda? No nie tylko z przyrodą, bo jak się okazało w naszym programie z psem można wyjść nawet na spacer do galerii sztuki. Faktycznie, byliśmy z kamerą w takiej galerii i bądźmy obiektywni, tam również było wiele obrazów z kotem jako bohaterem planu, a z drugiej strony wiemy, że kot często był, jest inspiracją i towarzyszem artystów. No właśnie i teraz cofamy się do lipca, zapraszamy Państwa do Galerii Sztuki. W poszukiwaniu miejsc przyjaznych naszym czworonogom w naszym programie odwiedzaliśmy już parkingi dla psów, wybiegi dla psów, ale do galerii sztuki, do której można przyjść ze swoim czworonogiem, jeszcze nie zaglądaliśmy. Pora to zmienić. Jesteśmy dzisiaj w galerii Verbank na ulicy Małachowskiego w Poznaniu. Na potwierdzenie moich słów rozmawiamy teraz z właścicielką, założycielką galerii Verbank Idą Kozłowski i jest też Zuchter, który tutaj spoczywa bardzo grzecznie i to jest dowód na to, że do waszej galerii Idą można przyjść właśnie z czworonogiem. Z każdym czworonogiem, z psem, kotem, jak ktoś posiada inne czworonogi również zapraszamy. Zuchter jest gospodarzem tutaj takim drugim. Witam wszystkich gości. Czworonogi przeróżne zabawia, przynosi swoje zabawki, dzieli się miską, wodą, także jak najbardziej trzeba. A specjalna okazja, żeby przyjść do Galerii Verbank pod koniec czerwca, to była właśnie wystawa, to jest wystawa, która jest zatytułowana? Pies z kotem. Czyli wystawa najbardziej śmiesznych ilustracji na świecie. To są śmieszne ilustracje, ponieważ nasze czworonogi, jak Państwo sami dobrze wiecie, czasami robią bardzo śmieszne miny i właśnie Ida postanowiła te miny uwiecznić i to jest właśnie cała idea tej wystawy. Tak, na wystawie będzie można zobaczyć 40 portretów. Są to ilustracje przedstawiające miny, jakie robią nasi czworonożni przyjaciele wtedy najczęściej, jak coś zeskrobią po prostu. Albo wtedy, kiedy udają, że tak naprawdę ich tutaj nie ma. Albo kiedy mówią, czy chcą nam coś przekazać. Każda z ilustracji jest opatrzona podpisem. Bo to są takie memy tak naprawdę. Tak, tak. Skorzystałam z takiej najnowszej mody na robienie memów. Bardzo fajnie to wychodzi. I myślę, że to powoduje właśnie, że jakby nawet jeżeli ktoś nie zna tego, jak zwierzaki wyrażają swoje emocje, nie wie, jak to dokładnie wygląda, to dzięki tym podpisom ma okazję jakby poczuć się jak prawdziwy miłośnik zwierząt.
Panie doktorze, a widział pan kota, który robi sztuczki? Tak, widziałem. Znam takie koty, które rzeczywiście potrafią zaskoczyć swoimi talentami, chociaż faktycznie szybciej chyba i chętniej uczą się psy różnego rodzaju zadań. No i właśnie takie utalentowane psy spotkaliśmy na psim pikniku, który odwiedziliśmy z naszą kamerą we wrześniu. Zgraj na lat. No, co tak słabo? Graj. Mocno. Jeszcze graj. Graj. Piękno. Pies, który gra na gitarze, ale okazało się, że także najpiękniejsza suczka dzisiejszego wydarzenia, czyli Nala i właścicielka Kasia Domańska. Jak to się udało nauczyć Nale gry na gitarze? Szynka wszystko wyjaśnia. To jest najpiękniejszy piesek, ale powiedzmy, ten najpiękniejszy piesek to jest, co to jest za rasa, czy to nie jest rasa, w ogóle jak to wygląda? To jest nasz mały kundelek, państwo, od którego dostaliśmy Nale, powiedzieli, że to jest mieszanka Yorka i Chihuahua. Czasami się w sumie zastanawiamy, czy to nie jest też mieszanka kota, bo wskakuje nam na parapety i chodzi po różnych miejscach w domu, ale oficjalnie mieszanka Yorka i Chihuahua. Organizatorzy zapowiadają powtórkę imprezy w przyszłości, warto więc popracować nad rozwijaniem zdolności naszych czworonogów. Być może zaskoczą jurorów następnym razem. W jednym z odcinków konsultowaliśmy z językoznawcą obecność psa i kota w różnego rodzaju przysłowiach i związkach frazeologicznych. No i co panu wyszło, panie doktorze? No niestety pies nie wypadał tam najlepiej. Miał bardziej takie pejoratywne, prawda, określenia. No ale się mówi przecież o psiej wierności. To jest chyba argument na rzecz psa. Ale jest też psi los, prawda? Psia pogoda. Tak. No zobaczmy, skąd wzięły się te przysłowia. Zapraszamy na spotkanie z językoznawcą. Jeśli chodzi o wieszać psy na kim, o ten związek frazeologiczny, czyli bardzo kogoś krytykować, ewentualnie coś krytykować, to istnieje poważne podejrzenie naukowe, iż funkcjonuje kilka wieków w języku polskim, być może aż od wieku XVI, kiedy w Polsce stosowano prawo magdeburskie, a zgodnie z prawem magdeburskim niektórych złoczyńców wieszano na szubienicy razem z psem, albo też kazano być może niektórym przestępcom nosić na plecach zdechłe psy. Wyobrażam więc sobie, że na przykład na jakimś rynku w Polsce taki przestępca był razem z psem wieszany. To był gorszy rodzaj powieszenia, gorszy rodzaj dyshonoru dla przestępcy, chociaż temu powieszonemu, mówiąc szczerze, to było wszystko jedno, czy wisiał sam, czy razem z psem. Być może istniał też zwyczaj, by przestępca stał pod pręgierzem i miał na plecach powieszone zdechłe psy, żeby wszyscy wiedzieli, że on zrobił coś bardzo złego. Wieszać psy na kim być może wzięło się z tego dawnego, późno-średniowiecznego zwyczaju i pozostałości prawa magdeburskiego. To jest dość prawdopodobne pochodzenie. I proszę zauważyć, że my dzisiaj czasami podobne kary stosujemy. Może nie w Polsce, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych przestępca, który stoi przed hipermarketem z dużą tabliczką, tu ukradłem paczkę chipsów, na to sędziowie nieraz w Stanach skazują, albo ma na plecach jakiś napis i musi zostać publicznie napiętnowany, to przypomina zwyczaj średniowieczny. No tak, rozmowa z profesorem językoznawcą była w listopadzie i tak dobrnęliśmy, proszę Państwa, do końca roku, do grudnia. Panie doktorze, nie będziemy zachęcać do kupowania zwierząt pod choinkę? Absolutnie, to nie jest dobry pomysł i to nie jest czas na podejmowanie takich decyzji. Ale ktoś, kto chce się zdecydować na przygarnięcie lub kupienie zwierzaka, no to może się zastanowić rzeczywiście,
które zwierzę dla niego jest bardziej odpowiednie, kot czy pies? Jakich porad takim osobom byśmy udzielili, panie doktorze? Tak, to jest dobry moment do przemyślenia. Niedawno też były wystawy psów i kotów, więc można z tymi wspomnieniami w świątecznym czasie troszeczkę sobie rozważyć, z kim chciałoby się mieszkać od nowego roku, czy z psem, czy kotem. I rzeczywiście są to wybory dla osób, które są zdecydowane na to, żeby swój czas, swoją energię, no i też swoje zaangażowanie poświęcić na jednego czy na drugiego i zależnie od trybu życia, zależnie od warunków mieszkaniowych, zależnie od aktywności, no dla jednych będzie pies, dla innych będzie kot. Są takie osoby, które będą miały to szczęście, żeby mieć i psa, i kota, albo po kilka zwierząt. Czyli jeżeli ktoś ma dużo czasu, to panie doktorze, pies jest dobrym wyborem. Ma dużo czasu i lubi go spędzać też poza domem, lubi chodzić na spacery, lubi kontakt z przyrodą, jest aktywny, to rzeczywiście pies będzie idealny. Jeśli ktoś pracuje raczej w domu i lubi takie pielesze domowe, to głaskanie kota na kolanach będzie dla niego też bardzo dobrą formą takiego odreagowania i kontaktu ze zwierzęciem. Czyli to nie jest stereotyp, a co z powierzchnią mieszkalną, że się tak wyrażę, panie doktorze? No tu trzeba zdroworozsądkowo podchodzić, że rzeczywiście no, duże psy do małych mieszkań jeszcze na wysokich piętrach albo w kamienicach bez windy to nie jest najlepszy wybór. Natomiast mając koty w domu, też pamiętajmy o tym, żeby nie zagospodarować tam przestrzeń w postaci jakichś drapaków, w postaci różnego rodzaju torów, gdzie, takich do zabawy, gdzie mogłyby się realizować. No i zawsze trzeba pamiętać w przypadku kota o miejscu na kuwetę, która nie wszędzie pasuje. A panie doktorze, które zwierzęta więcej problemów zdrowotnych sprawiają, psy czy koty? Tu myślę, że jest znak równości, bo koty mają swoje choroby, psy mają swoje, jest też wiele chorób wspólnych i tak naprawdę wypadkowa tego, jak często musimy korzystać z pomocy lekarza weterynarii, zależy od tego rzeczywiście, jak dbamy o to zwierzę, no i też oczywiście, jak ono jest żywione, jaki ma profil genetyczny, jak się stosujemy do zaleceń, jeśli chodzi o profilaktykę. Czyli, panie doktorze, dochodzimy do konkluzji, że pomiędzy psem i kotem trzeba postawić znak równości. Żaden z tych gatunków, ani pies, ani kot, nie jest lepszy. To jest po prostu indywidualna decyzja osoby, która chce po prostu zwierzę u siebie w domu mieć. Faktycznie, dla każdego coś osobistego. Będą też i takie osoby, które niestety nie będą mogły mieć ani psa, ani kota, ani żadnego innego zwierzęcia, bo na przykład mają alergię, albo ich tryb życia i pracy zmusza ich do częstego podróżowania i wtedy transport tych zwierząt byłby dla nich niekorzystny. Jednakże, jeśli podejmiemy decyzję, z kim chcemy się zaprzyjaźnić, to pamiętajmy, że jest to przyjaźń na kilkanaście lat mierzona długością życia tych zwierząt, ale często jest to bardzo dobry, atrakcyjny i pełen no, fantastycznych chwil okres w życiu. Panie doktorze, okazuje się, że w poprzednim wydaniu naszego programu wymyśliliśmy zbyt trudne zadanie konkursowe. Dotyczyło ono przesyłania zdjęć ozdób świątecznych, które kojarzyły się z psem i kotem. Rzeczywiście zbyt małe jest, żeby z nich wybrać takie dobre, ale jeśli u Państwa jeszcze stoi choinka, jeśli jeszcze jesteście w tym świątecznym nastroju, to prosimy o dosyłanie takich fotografii i dodatkowo rozszerzamy nasz konkurs o zdjęcia związane z karnawałem. Chętnie podzielimy się tymi zdjęciami z naszymi widzami, pokażemy je w naszym programie, a te zdjęcia można przysyłać na nasz adres mailowy psykotyimy@rtk.poznan.pl. Na ten adres również można przysyłać pytania dotyczące zdrowia Państwa pupili. Doktor Tomasz Nowak z pewnością odpowie na te pytania. A teraz pora się pożegnać i złożyć życzenia, panie doktorze. Państwu i Państwa pupilom wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia w nowym roku. Sponsorem programu jest VetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów.